sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Jaworzna. Wydatki mniejsze, zadłużenie większe. Tak w skrócie będzie wyglądał budżet na nowy rok. Aby pokryć deficyt, miasto planuje zaciągnięcie kolejnego kredytu. W chwili obecnej po prostu opłaca się brać pożyczki. To nie podoba się opozycji. Pod względem formalnym budżet został pozytywnie zaopiniowany przez RIO. Budżet słaby, wątpliwy, słabego prezydenta, który już jest tą prezydenturą zmęczony. Mamy deficyt w wysokości 33 milionów, który będzie finansowany z kredytu. Uważam, że ten projekt jest zły. Budżet nie jest dobry, nie jest przemyślany. Budżet obciąża mieszkańców Jaworzna, co więcej, nieracjonalnie wydatkuje, proponuje się wydatkowanie tych środków, które tak naprawdę są środkami mieszkańców, bo są to środki z naszych opłat, z naszych podatków. Opozycja zwraca uwagę na kilka punktów, w którym zapisany jest wzrost wydatków na Izbę Wytrzeźwień i Straż Miejską. Wydatki miasta w poszczególnych działach są niezadowalające, szczególnie jeżeli chodzi tutaj o Izbę Wytrzeźwień, gdzie koszty utrzymania Izby, która jest reliktem PRL-u, wzrastają, czy koszty utrzymania Straży Miejskiej. Szanowni Państwo, Straż Miejska w 2016 roku będzie kosztowała prawie 1 800 000 złotych, z czego 99% to są wynagrodzenia, a tylko 1% cele statutowe. Miasto, zaciągając kredyty, musi płacić bardzo wysokie odsetki. O tym Pani nie wspomniała. Proszę nam przypomnieć, ile w 2016 roku będą wynosiły odsetki za spłacanie kredytu. Jeżeli to jest na przykład 2,5%, albo 2,06, 2,07, to są olbrzymie Pani zdaniem odsetki. 2%, tak? No to gratuluję poczucia skali, tak bym określił. Niepokoi to zadłużenie miasta? Ogromnie, bo Szanowni Państwo, zaczynamy kadencję, gdzie to zadłużenie spadało, tak? Mamy drugi rok rozpoczęty kadencji. No i niestety to zadłużenie wzrasta i to w astronomicznym tempie. Na koniec 2016 roku będzie wynosiło prawie 180 milionów złotych. W przedziale czasu pomiędzy rokiem 2003 a 2015 mieliśmy już taki moment, że mieliśmy podobny poziom zadłużenia w mieście, jak będziemy mieć w roku 2016. Stwierdzam, że Rada Miejska w Jaworznie przy 13 głosach za, 3 przeciwnych, 1 wstrzymujących się podjęła uchwałę Rady Miejskiej. Gorąca dyskusja zakończyła się głosowaniem, w którym radni głosami JMM i PiS przyjęli propozycję budżetu na nowy rok.